Rumbę zatańczy para numer 7, Justyna Żyła i Tomasz Barański. Justyna mnie dużo uczy cierpliwości, ale też nauczyła mnie, wiesz, no, dystansu do tego wszystkiego i fajnie, bo trzeba mieć dystans do tego programu. Odnaleźć się tutaj na tym parkiecie, mieć świadomość, że ogląda nas prawie 3 miliony ludzi. Tu atmosfera w studio naprawdę, ty wiesz, ale dla państwa mówię, że tu wszystko kipi, no po prostu wszystko się unosi. A unosi się nad ziemią człowiek, jak tu jest i naprawdę ciężko wytrzymać tę presję. Ja dzisiaj się to strasznie stresowałem. Myślisz, że to dobre słowo od jurorów, od Iwony Pawłowicz, to uściśnięcie dłoni jakoś wpłynie na Justynę pozytywnie? Czy ją otworzy może? No bardzo, ja myślę, że ona na to czekała już w tamtym tygodniu przy tej salsie, bo ja byłem pewien, że wyjdziemy, jak zatańczysz tak jak na próbie, to będzie sukces, to będzie twój wieczór. I ona tak czekała trochę, no nie udało się i dzisiaj było, wiesz, no każdemu jest potrzebne słowo otuchy i taka pochwała. Wtedy się widzi sens tego, co się robi po prostu. Uroniła łezkę po pierwszym odcinku, no to nikt nie jest z kamienia i ona naprawdę jest bardzo dobrym człowiekiem, bardzo wrażliwa jest i na swój sposób to przeżywa, ale myślę, że znalazła taki swój sposób na to, żeby skupia się na tych pozytywnych komentarzach, nie czyta tego wszystkiego. Ja śmieję się, bo ona czasem mówi, że Jezu, ja tu nic nie wrzucam, nic nie mówię, bo taka zadyma się robi, że ja w ogóle tego nie rozumiem, ja jestem normalną dziewczyną z gór, zupełnie tego wszystkiego nie rozumiem. I to jest fajne w niej, że ona po prostu jest taka skromna, specjalnie nie robi pewnych rzeczy pod publikę, jest sobą i to jest najfajniejsze.